So, Zapraszam na kolejny odcinek programu Okiem Byłej Frankowiczki. Zaczynamy jak zawsze od wygranych naszych członków społeczności Życia Bez Kredytu. Zobaczcie, jakie umowy udało nam się unieważnić ostatnio. W sensie to są Wasze umowy, ale prawnikom reprezentującym Wasz interes udało się unieważnić umowy właściwie każdego banku. Także jeżeli macie wątpliwości, czy umowę z Waszym bankiem da się unieważnić, to wystarczy wejść na stronę internetową. Życia bez kredytu, i tam zobaczyć, że nie ma takiej umowy zawartej w latach 2003-2008, której nie udałoby się unieważnić. Te umowy, które miały w sobie wszytego franka szwajcarskiego, są nieważne. Tak mówią sądy. Tak mówią instytucje um, unijne, dlatego nie bójcie się, pozywajcie banki, a zobaczycie, że również wasza umowa zostanie unieważniona i pozbędziecie się tego toksycznego Produktu, tego toksycznego zobowiązania, i będziecie mogli w pełni cieszyć się swoimi pieniędzmi, swoją nieruchomością i zacząć wreszcie decydować o swoim życiu. Także bądźcie jednymi z tych wszystkich, które, których obserwujecie i dołączcie do tego grona tych, którzy unieważniają swoje umowy. A teraz zapraszam Was na rozmowę z prawomocną członkinią społeczności Życia Bez Kredytu. Zobaczcie, jak jej udało się dojść do, ma do Momentu, w którym dziś może się cieszyć swoim życiem bez tego trudnego, toksycznego zobowiązania. Agnieszko, zacznijmy od początku, czyli zacznijmy od tych emocji, z którymi wchodziłaś w ten kredyt frankowy, bo jak rozumiem, nikt was z bronią do tego zobowiązania nie przymuszał, wzięliście ten kredyt żeby rozpocząć nowy etap w swoim życiu, to jakie emocje towarzyszyły właśnie wzięciu tego kredytu? Na co on był Wam potrzebny? Ja byłam w ciąży z pierwszym dzieckiem. Ja byłam szczęśliwa. I chciałam mieć dom dla mojego pierwszego dziecka, a potem miałam w planach kolejne dziecko. Więc chciałam mieć dom e, dla rodziny e, i przestrzeń dla dzieci. E, natomiast no, tutaj jakby absolutnie w naszym domu panowała radość i miłość bo oczekiwaliśmy naszego pierwszego dziecka i w dużym zaufaniu braliśmy ten kredyt jakby taka była tendencja na rynku że kredyty frankowe są najpopularniejsze najkorzystniejsze że wszyscy je biorą i to było też tak że my byliśmy w kilku różnych bankach mimo że um, ja też w jednym z banków pracowałam yy, i tam też rozważaliśmy wzięcie kredytu frankowego. To też odwiedziliśmy jeszcze inne oddziały, żeby porównać, żeby też posłuchać opinię innych doradców. Jakby wszyscy mówili jednym głosem yy, i czuliśmy się kompletnie bezpiecznie, podejmując mhm. decyzję o tym, że bierzemy kredyt frankowy. I zaczynacie dojrzewać w tej swojej miłości, w tej rodzinie, którą stworzyliście. Yy. I tę relację też tworzycie z bankiem. W którym momencie poczuliście się niekomfortowo w tej sytuacji? W którym momencie poczuliście, że strony nie są sobie równe i że tak naprawdę ten kredyt obciąża Was bardzo mocno rodzinnie? Mm. No, to były ostatnie lata, gdzie jakby już mieliśmy poczucie, że to jest niekończąca się historia, że ten kredyt staje się. Dużym obciążeniem, wprowadza dużo niepokoju, bo raty są coraz wyższe, a nasze dochody niekoniecznie. Ja byłam też w takiej sytuacji, gdzie urodziłam w zasadzie niemalże rok po roku dzieci, i ja byłam na urlopie macierzyńskim. Ja wiedziałam, że w zasadzie nie mam gdzie wracać do pracy, bo linia biznesowa w banku, w której pracowałam, została zamknięta. I kiedy ja byłam w ciąży, rodziłam dzieci, jakby odbywało się zwolnienia grupowe, więc ja wiedziałam, że jeżeli wrócę, to tylko po to, żeby odebrać wypowiedzenie. Więc odchodziło nam to sp też spora część dochodów z budżetu domowego. I to był dla mnie bardzo trudny moment, ponieważ raz, że musiałam się odnaleźć w roli mamy. Dwa. Wiedziałam, że e, zawodowo nie mam dokąd wrócić, e, że będę musiała szukać pracy. E, znalazłam pracę w innej korporacji. E, jakby połączenie nowej pracy, nowej roli mamy, e, to wiązało się też z ogromnymi emocjami, natomiast w domu panowały jeszcze takie dodatkowo emocje związane z rosnącą ratą kredytu, z nastrojami e, i pod podenerwowaniem, rozdrażnieniem męża. I to jest też taka sytuacja, gdzie jakby każdy patrzy ze swojego punktu widzenia. Ja ze swojego punktu widzenia, kobiety, która jakby na nowo odnajduje się w życiu, w roli mamy, znajduje się w nowej pracy, próbuje to wszystko ułożyć jak połączyć pracę, jak połączyć rodzinę. A w zasadzie. Zaczyna też jakby mm, trochę tęsknić do tego partnera, który był przed tymi dziećmi, przed tymi wszystkimi rewolucjami, a partner jest rozdrażniony, bo martwi się o to, czy starczy środków na y, spłatę kredytu. Y, więc tutaj zaczęły się takie trudne, y, trudne emocje. Potem też był kolejny taki moment zwrotny, kiedy y, y, okazało się, że moje dziecko y, y, potrzebuje więcej uwagi, uwagi, że. Y, y, Nagle ma różne nadwrażliwości na dźwięki, na dotyk, i to wychodzi w trakcie okresu przedszkolnego i ja muszę się nad tym pochylić. Czyli ja znowu hamuję zawodowo wszystkie oszczędności, które odłożyłam, przeznaczam na terapię dziecka i podejmuję decyzję o tym, że że Zostanę terapeutą integracji sensorycznej, bo mój syn ma zaburzenia przetwarzania sensorycznego. I kolejny moment zwrotny w moim życiu, gdzie ja muszę na nowo się odnaleźć i jakby startuję od początku zawodowo, gdzie nie mam doświadczenia, gdzie nie mam pozycji, gdzie zarabiam najmniej. I znowu jakby ten ciężar finansowy dogniata coraz bardziej mojego męża, bo okazuje się, że ja znowu zarabiam połowę mniej tego, co zarabiałam połowę mniej nawet. Powiedziałam, że więcej niż hmm. niż korporacji. A koszty dalej są. I rosną. I rosną. I zadłużenie rośnie. I zadłużenie rośnie. Więc jakby te emocje też się udzielały całej rodzinie i naszym dzieciom. Nasze dzieciaki gdzieś tam wyrastały w takim niepokoju. Między nimi też się odbywały rozmowy takie gdzieś tam podsłuchane przez nas, jak mogą nam pomóc, czy my w ogóle dożyjemy, do tego momentu, kiedy ten dom będzie spłacony, czy ten dom nam ktoś zabierze, to oni mogą mówisz. nam pomóc. Tak, bo ty w tym skupieniu na dzieciach, myśląc o tym, że tak naprawdę chcesz im poświęcić jak najwięcej czasu, orientujesz się, że one z waszych domowych rozmów wyciągają coś jeszcze. Tak. Poza tylko taką opieką waszą i takim zainteresowaniem i empatią, którą im dajecie, to oni usłyszeli o tym, że jest źle? No, że jest jakiś rodzaj stresu, że my się przejmujemy i zaczęli brać y, taką odpowiedzialność za rodzinę i to jest niepokojące, że tak małe dzieci, które powinny y, zajmować się budowaniem z klocków, y, i lepieniem bapek w piasku, y, przejmują się tym, czy rodzicom wystarczy na ratę kredytu i y, kiedy oni, czy oni w ogóle zdążą dorosnąć, żeby nam pomóc w spłacie tego kredytu? Pewnie, co usłyszałaś od nich, bo to jest e, chyba bardzo ważne, tak, żeby dać. E... To, moje dzieci szacowały y, nasz wiek, ile ja mam lat, y, ile będę miała za 20 lat, y, czy, y, czy to, y, to jest taki wiek, gdzie ja jeszcze będę żyć i y, 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 to, co. Y, Powiedział jeden z synków, no to to, że no ale słuchaj, ale my możemy pomóc naszym rodzicom, bo przecież my za te, te 10-20 lat no to będziemy też dorośli, będziemy pewnie pracować, więc będziemy, będziemy mogli e, pomóc im spłacić ten kredyt. Więc oni też jakby razem z nami żyli e, tą radą rosnącą tego kredytu i takim tym niepokojem, e, że to jest kluczowe, żeby starczyło na ratę na kredytu, a tak mm -hmm. nie powinno być. Dzieci gdzieś tam w ogóle nie powinny odczuwać takich kwestii dużych finansowych. To jest coś, co, co mam mocno w sercu i uważnie obserwuję moje dzieci, bo no, odczuwany lęk u dziecka nie jest niczym pożądanym i nie niesie ze sobą żadnych pozytywnych konsekwencji. Mam nadzieję, że. Zostało to gdzieś tam przez nas pozytywnie zaopiekowane i, i uspokojone. Cieszę się, że dzisiaj tego obciążenia nie mamy i że wszyscy możemy złapać oddech i jakby cieszyć się innymi kwestiami. I zszedł z nas już ten stres: co dalej, co za miesiąc, ile wyniesie ta rata za miesiąc i czy w ogóle nam starczy, jak się zrzucimy razem. Ale czułaś coś takiego, że taką frustrację, złość, że ktoś kontroluje wasze życie rodzinne, że to zobowiązanie tak bardzo was obciążyło, że trochę wam. Bank... I to jest właśnie niesamowite, że, że tak naprawdę to jest, tak, to jest taki, taki sprytny mechanizm, że tak naprawdę my w rodzinie nie czuliśmy jakby złości na instytucję, czy nie, nie czuliśmy czegoś takiego, że bank nas oszukał, e, t, tylko to się odbijało po prostu na naszej relacji, na naszym spokoju e, wewnętrznym. E, bo gdzieś tam uznawaliśmy, no przecież to my podjęliśmy taką decyzję, a dopiero z czasem przyszła świadomość, że e, do, hej, taki produkt w ogóle nie powinien zostać e, zaproponowany, że to e, że to jest zwyczajne oszustwo, że takie rzeczy się nie robi. Nie proponuje się rodzinom, rodziną, rodzicom, którzy planują dzieci. Wiadomo, że koszty utrzymania rodziny będą coraz większe, bo dzieci generują coraz większe potrzeby. Nie proponuje się produktu, który będzie coraz droższy i który będzie nie do spłacenia dla rodziny. Mhm. I jakby no, to był te, taki ten moment, kiedy... Też wiedzieliśmy, że już nie ma innego wyjścia, tylko trzeba podjąć decyzję i y, po prostu zmierzyć się z bankiem. W którym momencie tak naprawdę poczułaś, że odzyskujecie jako rodzina sprawczość nad tym, co się dzieje? Ten ster, który wytrzymacie tak mocno, mhm. a nie to, że macie takiego przeszkadzacza mhm. jeszcze z tyłu? No to są ostatnie miesiące. Tak naprawdę po tym, jak kredyt został wykreślony z biku, y, to. Taki ciężar został zniesiony z, nasie, z naszego życia, i, i, i to jest odczuwalne. I mam takie poczucie, że gdzieś no jest nam lżej, jest spokojniej, i teraz możemy się skupić po prostu na rodzinie, na, na tym, gdzie wyjdziemy sobie w weekend czy może gdzieś wyjedziemy na kilka dni, że zaplanujemy sobie czas ze sobą, to, to teraz zaczyna w nas kiełkować. Myśmy w ogóle to zatracili. Po prostu mhm. goniliśmy e, tak, no, to, to w takim po prostu stresie i niepokoju, żeby zapewnić środki finansowe, bo, no bo przecież jak nie spłacimy tej raty, to mhm. tu, gdzie będziemy żyć? Czy są rzeczy, z których musieliście zrezygnować z pasji, z rozwoju w związku z tym, że mieliście inne zobowiązanie finansowe, mm -hmm. że gdzieś co innego było na pierwszym miejscu? No, to były takie, takie mm, kwestie, kwestie w ogóle realizacji marzeń i pasji, to kompletnie odeszły na y, inny tor. Y, natomiast no to było takie planowanie. Y, niezbędnego minimum, żeby dać dzieciom raz w roku wakacje latem na 10 dni, żeby mogły z nami gdzieś pojechać i pływać w basenie i mieć gwarantowaną pogodę. Mówię tu o wakacjach zagranicznych. To było planowane po prostu przez cały rok i, i, i to się mogło udać raz w roku letnie wakacje i z, udawało, aby się czasem wyjechać na narty. tak chcieliśmy utrzymać przynajmniej te dwa wyjazdy w roku, okupione dużym jakby stresem i oszczędnościami przez cały rok. Chciałabym, żeby, żebyśmy teraz mogli wyjeżdżać częściej. Żeby te podróże stały się częścią naszego życia, a nie takim... No, niezbędnym minimum, które chcemy dać dzieciom, żeby mogły odetchnąć od szkoły, poczuć, że są wakacje, a nie spędzać te wakacje w domu czy w, na półkoloniach, w różnych y, miejscach, które jednak trochę już wspominają przedszkole albo szkołę. Ty też masz pasję, które troszkę odwiesiłaś na kołku, żeby nie obciążać budżetu domowego. Tak, no ja jestem skoczkiem spadochronowym yy, i tak, no, musiałam ograniczyć skoki do 10 w sezonie. <laughs> yy, a tak, średnio moi koledzy potrafią zrobić 50-100 skoków w sezonie, mm. więc to są takie liczby. Więc jak ja mówię, że no ile skoków zrobiłeś w sezonie 10, co się stało? No. <laughs> A, wiesz, życie, kwestie czasowe, finansowe. Więc no myślę, że też będę chciała tutaj rozwinąć skrzydła i poskakać więcej niż 10 skoków w sezonie. A powiedz teraz, jak chłopcy przyjęli wiadomość, że już nie ma kredytu, że już nie ma tego obciążenia? Przypomniałaś im tę rozmowę, którą toczyli jako kilku dni. Jeszcze letni? nie, jeszcze nie, ale myślę, że odtworzę im tę rozmowę i chętnie posłuchający mają teraz do powiedzenia. Ale teraz nie słyszę takich obaw. Jeszcze jakiś czas temu słyszałam pytanie od starszego syna o kwotę po prostu, jaką mamy do spłacenia w każdym miesiącu. A teraz te pytania umilkły. I to mnie cieszy, mhm. że nie ma tego niepokoju. Czy czujesz taką satysfakcję? Czujesz, że ta sprawa jest zakończona z bankiem? Czujesz, że sprawiedliwości stało się zadość? Czy... Trochę niepokoju jeszcze we mnie jest. Mhm. Nie wiem, co dalej się wydarzy i co nas czeka. No to jest jednak tak, że. Przez długi czas żyjąc w obciążeniu stresogennym, no nie da się tak z dnia na dzień z tego wyjść. To, to jakby jest to proces. Więc trudno mi teraz mówić o jakiejś um, ogromnej satysfakcji i teraz to wow, super, super. Jak, jakby mam świadomość tego, co się zadziało i jaki to ma wpływ na nas obecnie, że gruba kwota miesięcznie nam odeszła. Ehm, Którą musimy oddać komuś, a tak naprawdę już mieliśmy poczucie, że ten kredyt dawno jest spłacony. <grych> I, I o co chodzi, dlaczego musimy ciągle komuś te pieniądze oddawać? Natomiast myślę, że to jeszcze potrzeba czasu, żeby to wszystko się ułożyło, żeby mówić o takiej pełnej satysfakcji. Ale sam fakt takiego spokoju, który gdzieś będzie tylko ewoluował. Daje nadzieję też innym, prawda? To też, Te, to też prawda. jest taki social proof trochę takie modne. Misja słowo. społeczna. Czujesz, że to też tak. Jest, jest czy... Jeżeli możemy być jako rodzina przykładem na to, że warto podejmować ryzyko i takie decyzje i nie dać się zastraszyć powszechnej opinii czy opinii osób pracujących w banku, którzy odradzają. Nie moja, moja przyjaciółka, moi przyjaciele pracujący w banku, Przecież ja przez wiele lat pracowałam w bankowości mam dalej znajomych, którzy są w strukturach bankowych i gdzieś tam słyszałam, że no, z bankiem nie wygrać, co, co wy w ogóle robicie. Yy, trzeba robić swoje, yy, a skoki spadochronowe nauczyły mnie dodatkowo, że trzeba robić rzeczy, których się boimy. I to chyba najlepsze błąd naszej <laughs> rozmowy, bo najgorszy jest strach, bo nas trochę paraliżuje przed decyzjami, a na Twoim przykładzie widać, że ten zawsze krok w nieznane powoduje tylko lepsze, prawda? I tak było też w Waszym e, przypadku, bo jako jedni z pierwszych pozywaliście, wtedy nie było e, jeszcze tak naprawdę utartej linii orzeczniczej, Wy przecieraliście mhm. szlaki, a dziś szczęśliwie możecie zaczynać e, życie troszkę na nowo. To prawda. I polecam taką drogę. Super. <noise> bardzo dziękuję za rozmowę. <noise> dziękuję. A na koniec, oczywiście, zapraszam Was bardzo do pobierania aplikacji prawomocnych, pomocnych, bo to tam e, najświeższe informacje źródło najważniejszych informacji dla każdego, kto zastanawia się, czy pozwać bank, tam znajdziecie informację dotyczącą właśnie banków, z którymi członkowie społeczności życia bez kredytu wygrywają, ale to tam też możecie zapytać nas, prawomocnych, bezpośrednio. O to, jak zacząć działać z waszymi umowami. Dostaniecie od nas wsparcie. Opowiemy wam, jak to wyglądało w naszym przypadku, i jak to się stało, że dzięki społeczności czuliśmy wsparcie i czuliśmy takie przekonanie stuprocentowe, że prawda jest po naszej stronie, a to banki tak naprawdę podstawiły nam życiową nogę i spowodowały, że nie mogliśmy rozwinąć skrzydeł, nie mogliśmy się rozwijać tak, jak chcieliśmy. Także dołączajcie do nas, bądźcie z nami w aplikacji. Kontaktujcie się z nami yy, i dawajcie znać, jeżeli macie jakieś pytania. A dziś to wszystko i zapraszam za tydzień.